Cześć wszystkim, witam Was na moim zielonym kanale. Ja się nazywam Sebastian i dzisiaj w odcinku rozpakujemy sobie paczkę, którą dostałem. Kilka dni temu napisał do mnie Mateusz z kanału Roślinna Dżungla i zapytał się mnie, czy nie chciałbym otrzymać takiej paczki z akcesoriami roślinnymi do przetestowania. Ja, długo się nie zastanawiając, zgodziłem się na taką paczkę, bo powiem Wam szczerze, że bardzo lubię testować nowe rzeczy. Bardzo lubię sprawdzać właśnie takie nowinki w tematyce roślinnej, tym bardziej, więc mega mnie ucieszyła ta wiadomość od Mateusza. Mateusz prowadzi również swój sklep roślinnadżungla.pl, więc możecie też tam zajrzeć, bo sprzedaje również rośliny, właśnie różne akcesoria do roślin. I ja taką paczkę tutaj z akcesoriami mam. Wspólnie sobie ją teraz otworzymy, zobaczymy, co jest w środku. Ja mniej więcej wiem, że będą tam doniczki i mają być jakieś paliki do roślin, których Mateusz jeszcze w swoim sklepie wcześniej nie miał. Mają być to jakieś nowe paliki, więc jestem bardzo ciekawy, co tam w środku będzie. No i co, bierzemy się za otwieranie. Ja nie będę przedłużał, zrobimy sobie krótkie cięcie i za sekundę do Was wracam. Słuchajcie, paczkę mam już rozpakowaną. W środku mam listę rzeczy, którą znajdę w paczce. Już Wam mówię, co tutaj będzie. Będą doniczki plastikowe o średnicy 10, 12, 16 cm, 13 cm i 15 cm. Akrylowy magnes na lodówkę, akrylowy uchwyt do telefonu, nożyczki ogrodnicze, przepraszam, taśma rzepowa, siatka do zabezpieczania spodu doniczek, palik do podtrzymywania roślin, doniczka plastikowa do storczyków o średnicy 12,5 cm i doniczka plastikowa dla storczyków o średnicy 15 cm. Te rzeczy powinny być właśnie tutaj w tej paczce. I mam jeszcze rozpiskę cen właśnie z akcesoriami, które pojawią się u Mateusza. Jeżeli będziecie ciekawi o ceny tych produktów, które dzisiaj zobaczycie, napiszcie mi w komentarzu albo napiszcie do mnie nawet na Instagramie MyGreenWorld. Ja Wam tam powiem wszystko, co ile będzie kosztowało. Chociaż być może, gdy oglądacie ten filmik, te akcesoria, które tutaj będziecie widzieć na filmie, będą już u Mateusza w sklepie. A jeżeli nie, no to one za kilka dni powinny się już na tym sklepie pojawić. No i dobra, bierzemy sobie pierwszą rzecz. Zaraz zobaczymy, co tutaj mamy. Dużo papieru zabezpieczającego, ok. Tu mamy już doniczki, za chwilę Wam je pokażę. Ja sobie karton odłożę na bok i już Wam pokazuję, co my tutaj mamy. Zobaczcie, plastikowa doniczka o średnicy 10 cm. To jest doniczka wykonana z bardzo takiego grubego plastiku. Ten plastik jest bardzo sztywny, bardzo twardy. Myślę, że bardzo dobrej jakości. I słuchajcie, zobaczcie, tutaj na spodzie są dziurki i te dziurki możecie znaleźć też na boku rośliny, na boku doniczki. I to jest, myślę, bardzo fajna i ciekawa opcja, bo przez to nasza roślina będzie lepiej oddychać. Te doniczki są dość wysokie, więc będą bardzo stabilne. No jestem ciekaw, naprawdę jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, jak roślina będzie się w tym zachowywać i czy będzie ładnie rosła. Wydaje mi się, że powinna rozwijać się bardzo dobrze poprzez te właśnie wentylacje na bokach doniczki. Więc super sprawa. Powiem Wam, jestem bardzo ucieszony, bo doniczek nigdy za dużo. Tutaj mamy plastikową doniczkę do storczyków i zobaczcie, jaka ona też jest ciekawa. Też ma takie dziury po bokach zrobione. Również na dnie. Dno jest też całe w dziurach. To jest taka mniejsza wersja doniczki na storczyki. I tutaj mamy większą doniczkę. Ja powiem Wam szczerze, że ja storczyka żadnego nie mam, ale być może to będzie bardzo dobry
początek, żeby takiego storczyka sobie kupić, wsadzić go właśnie do tej doniczki i być może będzie fajnie nam wszystko tutaj rosło. Oprócz tego mamy jeszcze taką większą doniczkę plastikową. Jeszcze większą doniczkę. Zobaczcie, jakie te donice są duże i one naprawdę są bardzo twarde i myślę przez to, że będą bardzo trwałe. Ta donica, to zobaczcie, jaka ona jest wielka. No niesamowite. Powiem Wam, że tak dużej rośliny nie mam, żeby tutaj jeszcze wsadzić jakąś roślinę, ale być może spróbuję tutaj może ze strelicją. Strelicy lubią wysokie doniczki, więc myślę, że taka doniczka mogłaby się tutaj sprawdzić. Fajna sprawa. I tutaj mam chyba jeszcze jedną. Tak, i tutaj ostatnia doniczka. Bardzo fajnie wszystko to wygląda. Naprawdę te rzeczy sprawiają wrażenie bardzo dobrych. No i powiem Wam tak. Mam jedną, dwie, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem doniczek. Mamy siedem doniczek. Czekajcie, ja sobie tutaj sprzątnę te papiery, żeby mieć miejsce na kolejne akcesoria. Także podsumowując, dostałem 7 doniczek do przetestowania, więc bardzo fajna sprawa. O kurczę. Wow. Wow, 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 wow. Czekajcie, bo coś tutaj... Zobaczcie na to. To jest palik do wypełnienia mchem. Ale zobaczcie, jaki ten palik jest ogromny. Powiem Wam, że jestem mega zaskoczony. I co wyróżnia ten palik, to to, że on jest przezroczysty, to po pierwsze. Jeżeli chodzi o materiał, z którego został wykonany, jest to taka pleksa, można powiedzieć. I te paliki działają na zasadzie takiej, że składamy sobie je w ten sposób, że tutaj są takie zagięcia, które musimy zagiąć po dwóch stronach. Tutaj też. Wtedy ten palik składamy w ten sposób i tutaj mamy takie zaczepy, które trzeba włożyć w te dziurki. I co jeszcze jest ciekawe, zobaczcie, to tutaj te kwadraciki, je można odczepiać. Także możemy sobie jakby kontrolować to, że też wilgoć nie będzie nam odparowywać z tych palików tak szybko i na przykład jak mamy korzeń powietrzny tutaj, to możemy sobie taki kwadracik zdjąć, ten korzeń powietrzny włożyć do mchu, a reszta kwadracików może zostać tak naprawdę jeszcze zamknięta. O, tutaj mi jeszcze jeden odleciał. Więc powiem Wam, że jestem naprawdę ciekawy. W ogóle ten palik jest tak ogromny, że ja nie wiem, czy ja mam jakąś taką roślinę do tego palika. Słuchajcie, nie wiem. Może Monstera variegata tutaj, a może jakąś inną roślinę sobie tutaj do tego palika przymocujemy. No powiem Wam, jestem naprawdę mega zaskoczony, bo to jest coś, czego ja jeszcze nigdy w życiu nie widziałem, takich palików. Słuchajcie, ale to nie wszystko, bo mam jeszcze taki palik w takim kolorze, takim mlecznym. I to jest bardzo podobny palik, wręcz taki sam jak ten palik przezroczysty. Tyle, że właśnie w takim mlecznym kolorze. No i fajnie, będziemy sobie na pewno to wszystko... Oj, przepraszam, będziemy sobie to wszystko testować. I powiem Wam tak, jeszcze mamy jeden palik w kolorze czarnym. Zobaczcie, ten akurat do mnie bardzo pasuje, bo ja zresztą lubię bardzo czarny kolor. No i ten palik też się wydaje taki, chociaż wiecie co, on jest troszeczkę jakby z innego materiału wykonany, bo on mi się już tutaj bardzo dobrze zagiął, zobaczcie. I tutaj też jest zasada tego, że sobie to wszystko wkładamy w te dziurki. No i takie trzy duże paliki, powiem Wam, że no to jest wyzwanie dla mnie, bo nie mam aż tak dużych roślin i może pomyślimy nad zakupem jakichś fajnych roślin, które będą się po tym paliku pieły. Także jestem mega zadowolony z tych palików. Co nam jeszcze tutaj Mateusz
przysłał. Zaraz zobaczymy sobie, otworzymy sobie tą torebkę. Słuchajcie, dostałem jeszcze takie nożyczki ogrodnicze do przycinania roślin. Bardzo fajna sprawa. Powiem Wam, że też myślałem nad takimi nożyczkami, czy sobie właśnie takich nożyczek nie sprawić. No i na pewno będą roślinki cięte. Ja bardzo lubię ciąć rośliny, przycinać, ukorzeniać, więc bardzo fajny gadżet do mojej kolekcji. Super. Jestem mega, mega zadowolony. Oprócz tego... O, to jest też bardzo fajne. Słuchajcie, to są takie okrągłe kratki, takie siateczki do doniczek. Ja sobie na takim, może czekajcie, wezmę sobie może taką doniczkę. O, może ta będzie dobra. Jeżeli nie chcemy, by jakieś podłoże nam się wysypywało z doniczki, możemy sobie włożyć taką siateczkę właśnie do doniczki i ona będzie nam zabezpieczać lub ograniczać właśnie wysypywanie się jakiejś tam ziemi czy czego tam sobie nasypiecie do doniczki, więc to jest też fajny gadżet, naprawdę fajny gadżet. No i tego powiem Wam, że jest bardzo dużo. Tutaj jest 50 sztuk. 50 sztuk mam w tym woreczku, więc na 50 doniczek nam to wystarczy. To jest super, bardzo fajne. Zajmuje mało miejsca. O, jakie to jest ładne. Zobaczcie, ja to Wam odpakuję, żebyście mogli to zobaczyć bez folii. Muszę sobie to przeciąć. Ok, zobaczcie. To jest taki przylepiec. Chyba przylepiec, bo to jest... To się tak wyjmuje, więc to się chyba powinno gdzieś przylepić. Poczekajcie, ja sobie wezmę rozpiskę. Gdzie mam tą rozpiskę? Aha, to jest chyba uchwyt do telefonu. Tak, akrylowy uchwyt do telefonu. No ciekawe. Powiem Wam że szczerze, że jeszcze nie miałem takiego gadżetu. Jestem ciekaw, jak to będzie działać. Muszę sobie później przetestować to, bo akurat nagrywam telefonem, więc nie zrobię tego teraz. No i bardzo ładnie to wygląda. Zobaczcie, taki połyskliwy listek. Fajny gadżecik. O! Zobaczcie, tutaj mamy kolejne coś podobnego do... O, to jest magnes. Słuchajcie, tutaj mamy z tyłu magnes i mamy takiego ładnego różowego listka. No fajny gadżecik. Powiem Wam, że dla takich gadżeciarzy to jest fajna sprawa. Co my tu jeszcze mamy? O kurczę, ale jestem zaskoczony, ile tego jest. Zobaczcie, tutaj mamy kolejny i to jest akrylowy magnes na lodówkę również. Tak to wygląda. I również magnes na lodówkę. No i ten chyba podoba mi się najbardziej. Zobaczcie, pięknie to wygląda. Nie będę wszystkich rozpakowywał, bo może za jakiś czas zrobię jakieś rozdanie i być może... taki gadżecik ktoś z Was też ode mnie otrzyma, więc możecie śmiało oglądać kolejne odcinki i śledzić mnie na bieżąco. I z czego się bardzo cieszę, bo powiem Wam szczerze, że planowałem kupić sobie to i no jestem naprawdę mega zadowolony. Słuchajcie, dostałem też rzepy do palików do roślin. I zobaczcie, ile tego jest. Tutaj jest kolor zielony. Ja sobie zobaczę, czy tutaj jest podany wymiar. Tak, tutaj jest aż 10 metrów, słuchajcie. No mega sprawa. Tutaj mamy w kolorze czarnym. No świetne, po prostu do tego czarnego palika, który tutaj mam. Będzie się fantastycznie to sprawdzało. I tutaj mamy również 10 metrów tego
tego rzepu, tej taśmy. To jest fajne też, że to jest wielokrotnego użytku, bo przypinając sobie roślinę do palika, to wygląda w ten sposób. Możemy sobie to również odpiąć i z powrotem przyczepić, więc to nie jest akurat rzecz, która nam się jakby zużyje, tylko to możemy używać tak naprawdę cały czas, więc fajna sprawa. No i słuchajcie, kolejne 10 metrów taśmy w kolorze szarym. Powiem Wam, że najczęściej taśmy takie rzepowe są sprzedawane w kolorze w kolorze zielonym. No a ja mam trzy kolory. Zobaczcie. To jest 30 metrów taśmy rzepowej. Naprawdę bardzo jestem zadowolony z tego, co tutaj otrzymałem, bo to są takie fajne gadżety dla mnie do przetestowania i na pewno będę ze wszystkich korzystał. Na pewno zrobię z nich użytek i powiem Wam, że no, że jest mi mega miło. Naprawdę jest mi bardzo miło, że Mateusz do mnie napisał. No i tyle. I powiem Wam szczerze, że tutaj już więcej rzeczy nie ma. Jest ich naprawdę dużo. Jest 7 doniczek. Są 3 te duże paliki. Są 3 taśmy rzepowe. I mamy też siateczki na doniczki. Są nożyczki. Są magnesy. Jest uchwyt na telefon, więc tych gadżetów jest naprawdę dużo. No jest mi bardzo, bardzo miło. Jeszcze raz to powiem. Dziękuję bardzo, Mateusz, za tak fantastyczną paczkę. No i wpadajcie też na sklep Mateusza. Ja na pewno też tam zajrzę, bo myślę, że te rzeczy, które tutaj są, to jest tylko część nowości, jaka pojawi się u Mateusza w sklepie. No i tyle. I bardzo Wam dziękuję za dzisiaj, za dzisiejszy odcinek. Był bardzo dla mnie przyjemny. Mam nadzieję, że dla Was też, że byliście ciekawi, co mam w tej paczce, że Was nie zanudziłem. No i widzimy się oczywiście za kilka dni. Mam nadzieję, że w równie przyjemnym filmie. Mam kilka materiałów również dla Was już nagranych, które z czasem będą się pojawiać na kanale. Zapraszam do subskrypcji, zapraszam do polajkowania i podzielcie się Waszą opinią na temat dzisiejszego filmu, dzisiejszych akcesoriów, jakie jest Wasze zdanie. No i życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się, cześć i do zobaczenia.